4, Bang Zhengqi, to ten serwujący w ciemniejszym stroju. I w tej chwili z tym barkiem nie ma większych problemów, a nawet jeśli to w ferworze walki tutaj i w tak ważnym momencie Bang jest w stanie zapomnieć, nawet jeżeli ten ból istnieje. Nie. Serwis w tej chwili Bang Zhengqi i świetnie. Nie może znaleźć właściwego swojego rytmu gry Bang Zhengqi. On to spotkanie z Bang Zhengqi wygra, to wówczas na pewno zobaczymy raz jeszcze Jana Ove Waldnera. No chociaż Cash Even jest sporo starszy od Jana Ove Waldnera, a ciągle jeszcze gra na bardzo dobrym poziomie. Pytanie jak zagra rywal i choć sukcesy europejskie Władimir Samsonow ma większe od Jana Ove Waldnera. Samsonow tylko w początkowym okresie nawiązywał z nimi. No ale to są uzasadnione pretensje Bang Zhengqi. Zawodnicy nie są w stanie się skoncentrować, kiedy dzieci krzyczą. Kocięta pusta, teraz tych serwisów jest zdecydowanie więcej. Piłka setowa dla Bang Zhengqi. Z innego odbioru. Do 11 wygrywał z Chang Yukiem. Punkt walczy się od pręża. Tego w tym się stołowym, a więc utrzymanie koncentracji. Psychiczna po jego wygraniu. Tę piłkę po raz kolejny na stół. Brawo! No i taki wynik. 18 do 17 dla Wangiego. Będzie 21. Odbiór. No. Oj, oj, oj. Brońcą. Szansa dla Wangiego. Serwis zawodnika Fuldy. Również Wangiego będzie innego zdania, ale ja tak myślę, że Wangi jak najszybciej chciałby już zacząć następną grę. To pewnie uwagę, jakże inna jest temperatura i tego seta potraktowali no wszyscy, z wyjątkiem Bang Zhengqi. Tak. Trzeci set, serwis Bang Zhengqi. Po bocznej stronie ta piłka trafia na rakietkę Bang Zhengqi i najgorzej jak trafia jeszcze w stół, tym razem na szczęście nie trafiła. Szkowo przez backhand Bang Zhengqi kończy się tym, że Bang Zhengqi zbyt niecierpliwy, chce znaleźć piłkę do zakończenia, nie zawsze. Długie czopy dają możliwość tylko obrony. Natomiast Bang Zhengqi także ma czopy na okładzinie forehandowej, ale to są krótkie czopy. To są krótkie czopy służące tylko i wyłącznie do ataku. Dyskusja między zawodnikami grającymi w tej. Imponuje. Jakie zadowolenie na twarzach Menga i Zhubańskiego. Nareszcie.
prawie nie da się atakować, a mimo to Wang Xi zdecydował się na to uderzenie, tym razem korzystnie. Rezultat w obliczu tego, co dzisiaj dzieje się w Grudzisku Mazowieckim, cieszy awans do półfinału turnieju ETTU, Pucharu ETTU, zespołu z Tarnobrzega, który... Otóż bardzo trudno utrzymać dobrą dyspozycję na każdy ze spotkań. Cieszmy się, że te poprzednie mecze ze sobą ćwierćfinałów rozgrywek Ligi Mistrzów. Nasze rozgoryczenie także wynika z tego, byśmy w ciemno. Spotkania i drużyna z Fuldy 3-1 pokonuje w tej chwili zespół z Grodziska Mazowieckiego. A zatem Wang Xi rewanżuje się Wangiemu za porażkę w Fuldzie i wygrywa 3-1, a drużyna Fuldy rewanżuje.